Cześć, witam w kolejnym filmie. Cały YouTube już jest w vlogmasach i tylko u mnie nie było świątecznego filmu. Także nareszcie przychodzę do Was właśnie z taką tematyką. Pokażę Wam, co kupiłam na przełomie listopada i grudnia, jeśli chodzi o dekoracje, gadżety, jakieś ozdoby do domu, jakieś drobne rzeczy dla siebie, jeśli chodzi właśnie o okres zimowy, o okres świąteczny, gdzie te wszystkie rzeczy mi się jak najbardziej przydadzą. Nie mogłam się doczekać, aż ten film nagram, bo chcę już to wszystko porozkładać i poczuć nareszcie tą magię świąt, na którą czekam co roku, czekamy co roku. Także nie ma co przedłużać, zaczynamy. Także zaczniemy od pierwszej rzeczy, która jest tuż za mną, czyli moja gwiazda. Kupiłam ją w Leroy Merlin za 10 zł i jak widzicie, trzyma się rewelacyjnie. Obok stoi jeszcze moja świeczka Yankee Candle o zresztą moim ulubionym zapachu, który kupuję od kiedy poznałam Yankee Candle. Kolejna rzecz, może dalej będzie to jakiś kwiatek, nie wiem dokładnie co to jest, wydaje mi się, że po prostu takie drzewko, trochę przypomina tuję, ale nie wiem, po prostu takie drzewko, które widziałam w kwieciarni na dworzu, jest obsypane sztucznym śniegiem i generalnie to trzymam ja na dworze, na parapecie, ale ja mam ją na wewnątrz i uzdobiłam ją tylko takim tutaj bałwankiem na klamerce, gwiazdką i prezentem. Myślę, że naprawdę ciekawie wygląda w oknie. I skoro jesteśmy przy oknie, no to pokażę Wam światełka, jakie kupiłam ostatnio z mamą w Auchan. Są to takie przepiękne, świecące gwiazdy, które kosztowały chyba aż 80 zł, także naprawdę dużo, ale sypialnia jest naszym jedynym miejscem, gdzie możemy to, gdzie możemy cokolwiek zawiesić, więc chciałam, żeby to było już coś takiego naprawdę fajnego i oryginalnego, więc kupiliśmy takie nie gwiazdy, śnieżynki. Tutaj jest ich 5 chyba, albo 6. Nawet nie pamiętam, ale na pewno w najbliższym filmie pokażę Wam, jak wyglądają na oknie, świecą się na biały kolor i do naszej sypialni będą na pewno ładnie wyglądały. Skoro jesteśmy przy Auchan, to pokażę Wam dalsze zakupy stamtąd i kupiłam również już sianko wigilijne, bo gdzieś tam tego się później szuka, a skoro było, to już postanowiłam zakupić, kosztowało 2 zł. I tak samo 2 złote kosztowały serwetki świąteczne, mikołaje, pingwiny i tak dalej. Również się oczywiście przydadzą. I kupiłam również rzeczy, które przydadzą mi się do świecznika, które chcę zrobić samodzielnie, więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. To kosztowało około 5 zł i jeden taki kosztował chyba 2 zł, jakoś tak. W Auchan kupiłam również małą sztuczną choinkę, ponieważ bardzo chciałam tutaj właśnie z tyłu w sypialni postawić choinkę. Nie wiem jeszcze, czy to zrobię, bo ta gwiazda wygląda tutaj naprawdę fajnie. Ale kosztowała ona niewiele, bo chyba 7 zł, więc nie mogłam się oprzeć, na pewno gdzieś w domu ją postawię, oprócz takiej prawdziwej w salonie. Jak widzicie, jest dosyć gęsta, gdyż ja jeszcze nie rozkładałam tak naprawdę. Ona była na takiej plastikowej nóżce, którą od razu odczepiłam, mi się absolutnie nie podoba. Jak widzicie, jest naprawdę malutka i do niej kupiłam również taką małą doniczkę filcową z reniferkiem i tak mi się wydaje, że tą choinkę tutaj po prostu sobie umieszczę i gdzieś postawię. Właśnie myślałam o tym, o tej szafce z tyłu, ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Do tej choinki mam też takie małe światełka, lampki z Ikei, więc mam nadzieję, że jakoś ją ozdobię. W Auchan kupiłam również takie malutkie, srebrne bombki właśnie z myślą o tej małej choince. One kosztowały niewiele, chyba z 5-6 zł, także naprawdę niedużo. Kolejne rzeczy z Auchan. Będzie to mikołajowa czapka, którą tak naprawdę potrzebowałam do pracy. One są za złotówkę, jeśli potrzebujecie. I kupiłam również takie rogi, które miałam na mikołajki w pracy. Kosztowały jakoś chyba z 5 albo 4 zł. I teraz parę rzeczy, jeśli chodzi o ozdoby świąteczne, które kupiłam w zeszłym roku, ale tak naprawdę ich nie pokazywałam, bo były to już takie styczniowe wyprzedaże w sklepie Eurofirany, które zresztą uwielbiam i boję się tam wchodzić, bo zawsze z czymś wyjdę, a ceny tam są dosyć wysokie w porównaniu do innych sklepów, więc na wyprzedażach kupiłam taką przepiękną, szklaną bombkę przezroczystą z takim miękkim futerkiem, sznurkiem i szyszką, no po prostu coś pięknego.
pięknego. Wiecie, że uwielbiam takie właśnie takie delikatne bombki na choince, tym bardziej, że nasza choinka będzie biała. Kupiłam również kilka takich białych kwiatków, one są bardzo delikatnie obsypane brokatem. Jeszcze jak widzicie, mają matkę, bo nie zdążyłam je w zeszłym roku ubrać, no bo kupiłam po świętach. Są tutaj na klamerkę, no i wyglądają naprawdę ślicznie. Myślę, że będą idealnie pasowały do naszej choinki. A jeśli chodzi o cenę, wydaje mi się, że ta bombka kosztowała około 8 zł, coś takiego, a kwiatki kosztowały 10 zł. Tutaj mam cenę, z tym, że właśnie były jakieś promocje i nie pamiętam, ile za nią de facto zapłaciłam. Nie wiem, czy to było minus 30, 40 czy 20, naprawdę nie pamiętam. I parę rzeczy dla siebie. Kupiłam sobie przepiękną piżamkę w chausie. Zobaczcie, taką białą z napisem Kicia i do tego są takie spodnie w paski, które na kolanach mają właśnie kotka. Jak wiecie, ja koty uwielbiam, pasuje, ja koty uwielbiam, więc strasznie mi się ta piżama spodobała. Mam nadzieję, że nic się z nią nie stanie, bo mam średnie wspomnienia z piżamami z House'a, ale mam nadzieję, że będzie z nią ok i jakoś będzie się dobrze użytkowało. Tutaj mam jedną z rzeczy, którą przyniósł mi Mikołaj, ale bardzo dobrze mi się sprawdza i chciałam Wam ją pokazać. Jest to kubek termiczny, on był kupiony, z tego co mi się wydaje, w Empiku. Tutaj ma blokadę, tutaj odblokowujemy naciskając do góry i wtedy tutaj już możemy pić i samo zamykamy. Powiem Wam, że bardzo dobrze mi się sprawdza, po około 5 godzinach taka wrząca herbata robi się już letnia, więc wydaje mi się, że 5 godzin to jest całkiem ok. Ja zawsze sobie robię taką herbatę z rana, bo w pracy po prostu nie mam czasu zalać nowej, więc idę sobie od razu z takim kubkiem. W Empiku kupiłam sobie również już kalendarz na 2018 rok, bo mało mi się jakieś plany szykują. Muszę Wam powiedzieć, że jest rewelacyjny, zapłaciłam za niego 25 zł, a naprawdę ma bardzo fajne wnętrze, jeśli można tak powiedzieć. Najbardziej spodobało mi się w nim to, że oprócz takich typowych dni tygodnia, tutaj na bokach, może mam tu jakieś moje notatki, tu na bokach są takie rzeczy, które zapisuje rzeczy dla nas najważniejsze, czyli do zrobienia, ważne i notatki. Ja w moich poprzednich kalendarzach tego nie miałam i zawsze gdzieś u góry sobie pisałam, co w tym tygodniu muszę zrobić, wydrukować, kupić, zamówić, a teraz po prostu piszę sobie tutaj z boku, już gdzieś tam jakieś plany mam. Naprawdę fajna sprawa, polecam Wam, w ogóle są fajne kalendarze teraz w Empiku. Kupiłam sobie również takie przepiękne kapcie w Pepco za 19 zł. Jak widzicie, to są reniferki miękkie, cieplutkie, miłe. Kosztowało, nie wiem czy mówiłam, 19 zł i teraz były właśnie dostępne w Pepco. Jeśli jesteście zainteresowane, to polecam, a ja już je ubiorę, bo zimno mi w stopy. Jeszcze jedna rzecz, którą dostałam na Mikołajki, to jest najnowsza płyta Bednarka. Jeśli wiecie lub nie wiecie, ja kocham reggae i tym bardziej uwielbiam właśnie zespół Bednarek, Kamila Bednarka, więc mam jego najnowszą płytę. Talizman w ogóle ma piękne opakowanie, płytę mam w użyciu, więc tu jej nie ma. Jest rozpiska oczywiście numerów, tutaj są teksty, zdjęcia, także bardzo fajnie przemyślane całe opakowanie. Muzyki słucham od niedawna, ale jak to ja, pewnie będę zakochana po uszy. I ostatnia rzecz, jaką kupiłam do domu, właściwie dostałam od mamy, to taka wycieraczka, którą kupiła w Leroy Merlin. Zasłonię się na chwilę. Typowo świąteczna z czerwoną skarpetą, ładnie będzie wyglądała już u nas w środku w mieszkaniu. Kupiłam jeszcze taką piękną obudowę, mięciutką. Tutaj jest czapka z napisem handmade. No po prostu uwielbiam, jest prześliczna. A i zamówiłam ją na AliExpress za jakieś chyba 6 zł. No po prostu rewelacyjna. I to tak naprawdę wszystkie zakupy, jakie zrobiłam w ostatnim czasie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Ja zabieram się za rozwieszanie lampek i moich wszystkich świątecznych ozdób, także zapraszam Was na kolejny film już niedługo. Pa!